tam jakieś na to zaczęło. Ja też nie ogarnąłem. Agata, pomóż tam! Piękne są te prace. Ja po prostu jestem zachwycona, że tam. No i tak, ogrzane powietrze jest oczywiście lżejsze, leci do góry i właśnie przez to zaczynają się łapki kręcić. Wulkan dał ognia trochę ciepła na zewnątrz. A zostawiamy plecak. Biorąc pod uwagę różne aspekty, jak na przykład aktywność. I mamy wulkany czynne, drzemiące i wygasłe. Tak? Dobrze. Wow! Szczęśliwego nowego roku! No włóż tu tam! No zław te palce. Jeszcze się pali. Tak, podeszli. Skutki przewodzenia prądu elektrycznego oraz, że grafit jest półprzewodnikiem. Właśnie. Widać. Bali się, no. Powinien zaraz zacząć. Ojejcie, ale fajnie. Już się będzie świecić? Niemożliwe. Za chwilę drogi raz zrobimy. Pęku, no. Ten pękł to trzeba. Płynie na Solcu kolej wąskotorową. Był to pionier polskiego przemysłu, był władcą Banku Polskiego. No i z takich ważniejszych dla Warszawy rzeczy. Oddano 57 parowozów i następnie stwierdzono, że jest ich za mało i zamówiono następne 50 w ciągu 3 lat, więc wyobraźcie sobie, 2 razy więcej parowozów w ciągu 3 lat. Zapraszamy Was w podróż do Wrocławia Małosińskiego. Zobaczyć jedną z nielicznych pozostałości kolei warszawsko-litewskiej. międzynarodową pozycję legalnego rządu RPN na Polsce. Okupującym Warszawę wojskom niemieckim, a politycznie przeciwko Sowietom. Udział 23 tysięcy żołnierzy w Polsce. Później AK dysponowała w Warszawie około 50 tysięcy. O godzinie 14, zwanej też godziną W. Kiedy jeszcze na warszawskich ulicach trwał tłok i... 1-0!
odbierz. Agata, odbierz. Wyżej, wyżej! Nie wiem, co to jest.